troszkę sutki pieką. Siemanko, morsowe świry. Nie przełączajcie odbiornika, ponieważ to nie jest program erotyczny, ale jak zwykle to jest lifestyle'owy. Jest to lifestyle'owy blog barbański. I zrobię dla was dzisiaj koktajl. Mam nadzieję, że to przeżyje. Jest tylko trochę zimno, stoper włączony przy 40 sekundach. Chyba nie jestem w stanie za dużo mówić, więc dzisiaj rozgrzewamy się w polskim stylu. Żubrówka 40, może plus. Dodatkowo przygotowałem przepyszną zimową konfiturę. Gruszka, jabłko, syrop z wanilii i przyprawy korzenne, cynamon. No, może bez łyżki. Dwie porcje. No, może trzecią. Czyli 120 ml pile. Jaki mamy czas? Dopiero minuta. No to na spokojnie. Wrzucimy może troszkę owoców. Wycisnę je. Dwie cytrynki, żeby kwasowość z konfitury tutaj uzupełnić. No i troszkę słodyczy, czyli pomarańczki. Jest coraz cieplej, ale będzie bardzo ciepło, jak już zrobię ten pyszny drinek. No i imbir dla zdrowia, na odporność, do środka. Dobra, główne składniki mamy gotowe. Jeszcze wrzucę swoją ulubioną angosturę, ponieważ jest tam bardzo dużo fajnych przypraw korzennych. Jest to taka ziołowa mieszanka, bardzo dobra i zdrowa na żołądek, na przeziębienia, a chyba może się przydać i na coś jeszcze. 3 dla smaku. Czego zapomniałem? Niczego, ponieważ teraz zaleję, możemy zalać taki fajny zimowy napój wrzątkiem, albo ja przygotowałem zieloną herbatę. Oj, czuję, że już to będzie wystarczające ciepło, abym mógł swobodnie wyjść i nie czuć, że umieram. No, widać, że tutaj jest gęściutki tutaj zawodnik. Może wypiję trochę teraz, spróbuję, czy jest dobry, bo jak nie, to będę musiał żubrówki dodać. Powiem wam szczerze, że jest czuć klimat taki gruszkowo-cynamonowy, czyli takie święto tutaj mamy. Nie wiem, czy znacie, ale bardzo popularnym polskim koktajlem jest żubrówka z cytryną i sokiem jabłkowym, tak zwana szarlotka. Więc tutaj poznajcie tasty szarlotkę w wykonaniu morsowym bardziej. Ale nie byłbym sobą, gdybym nie dolał jeszcze troszkę mocy. Aby przygotować marmoladę do naszego koktajlu, kroimy 3 gruszki, 2 jabłka na mniejsze kawałki, wrzucamy do blendera, dolewając 50 ml syropu waniliowego, troszkę wody i dodatkowo dorzucam szczyptę przypraw, takich jak cynamon, imbir, goździki, kardamon. Po zblendowaniu podgrzewamy to w garnku aż do zagotowania, no i przelewamy do słoika. Dobra, kochani, wasze zdrowie. Mam nadzieję, że ten blog pomoże wam troszkę przełamywać własne słabości, własne obawy przed robieniem czegoś nowego, czyli na przykład koktajli. Nie trzeba być profesjonalistą, można robić to w domu. No i cóż mogę powiedzieć? To sprzyja spotkaniom ze znajomymi. Ja właśnie czekam na resztę osób. Tutaj mój kamerzysta, scenarzysta i reżyser też zaraz uroczy się takim fajnym napojem. A ja czekam na resztę znajomych, bo jest co wypić. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Jeśli uważacie, że sami byście nie dali rady tego zrobić, to dawajcie łapkę w górę. A jeśli dacie radę, to udowodnijcie i napiszcie komentarz, że to zrobiliście. I kto powiedział, że baseny nie są otwarte? Czego chcieć więcej? All inclusive. Przepraszam, all excuse me. Ah.
Chyba jeszcze tutaj herbaty trzeba wrzucić. Jest już 5 minut. Wychodzi czy nie? W tym roku dopiero zacząłem morsować. Czwarte wyjście pod wodę w taką mroźnicę. I powiem wam szczerze, że jest progres. Już zaraz będzie chyba 5,5 minuty niedługo. Chyba, że źle liczę, bo włączyłem stoper przed odpaleniem kamery pewnie. Dobra, nie ma co czekać. Lecimy z drugim tutaj. Powiem szczerze, że teraz jest wyjątkowo łatwo przetrwać w tej wodzie. Chyba dzięki temu napojowi. Oczywiście przemieszać. Troszkę sutki pieką. Zdrówko. Ja wychodzę. Chcesz wybrać najlepsze wino dla siebie? Przeczytaj koniecznie mój darmowy przewodnik po winach, w którym opowiadam o produkcji, degustacji oraz sposobie na oszczędzanie czasu i pieniędzy w sklepie. Wszelkie informacje w opisie filmu. Pobierz mój przewodnik już teraz. Morsował.